Nosi imię Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, jak już w programie artystycznym było przedstawione, mamy już swoje ponad 100 lat. Nadano nam imię Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, ponieważ jest to nasz patron, więc czujemy się zobligowani do pogłębiania tej tradycji, przekazywania wiedzy i historycznej, i regionalnej współczesnej młodzieży, ponieważ różnie z tym bywa, więc w darze tym, co byli, w szacunku tym, co byli, w darze tym, co będą, staramy się po prostu kultywować tą tradycję. Konkurs gwary odbywa się u nas już wiele lat. Młodzież świetnie gwarą się posługuje, więc żeby mogli też pokazać swoje umiejętności, bo wiadomo, na języku polskim nie bardzo pozwalamy im mówić gwarą, to pozwalamy w inny sposób zaprezentować swoje umiejętności, swoje przywiązanie również do tradycji, która jest w domach kultywowana. Robimy, żeby młodzieży pokazać, odzyskaliśmy niepodległość. Nadano nam imię macierzy, twórcami właśnie powstania naszej szkoły byli członkowie macierzy, więc razem jest to ze sobą połączone, więc my też to łączymy tutaj jak najlepiej potrafimy. W konkursie gwary bierze udział 6 szkół, z czego jest 12 prezentacji, ale uczniów 16 bierze w tym udział. A mamy tutaj przedstawicieli z Liceum Osuchowskiego, Kopernika, Szybińskiego, Budowlanki, Zespołu Szkół Technicznych, no i my jesteśmy tą 6 szkołą. Ci, którzy już albo do wojska nieszli, albo wrócili, twórcy chcieli podobać dziełkom i paniczkom. No i ten strój wystarczy.